Włodzimierz Szaranowicz. I wspólnie będziemy komentować dla Państwa dzisiejsze spotkanie. Włodek, jedno zdanie na temat dzisiejszego spotkania. Równe zespoły, spodziewam się sporo walki. Zaczął się mecz. Ładnie po skrzydle. Robi się niebezpiecznie. Paweł Sobolewski strzela. Zdobywają bramkę. Oglądamy powtórkę gola. Pięknie uderzył w dolny róg bramki. Takie strzały w dolny róg są prawie nie do obrony. Bramkarz nie ma czasu, aby odpowiednio zareagować. Mamy czwartą minutę i pierwszy gol. Biel. Kiepskie zagranie i rywale wznowią załku. Dobrze podał. Blisko pole karne. Jest okazja, nie bierze, poza bramkę. Przestrzelił, a podanie było przecież fantastyczne. Ach, wydawało się, że jednak przejął. Kosowski. Zupełnie nieudanie i rywale rozpoczną od rzutu z autu. No już blisko pole karne. Celnie dobrze. Dobre podanie. Czarują teraz długą wymianą piłek rywala. Uderzenie. Świetnie się spisał. Bramkarz mu dziękuję. Sobolewski. Brawo za to podanie. Sobolewski. Ma do kogo podać. Będzie strzelał. Ależ pięknie, cudownie, kapitalnie! Kosowski. Podał do partnera.
Kosowski. Ładna wymiana. Och, ładnie to zrobił. No, ładny przechwyt. Nie ma już szansy na gola. Piłka poza linią boczną. Rzut z autu. Kosowski. Biel. Ach, ładnie tam chciał dograć, ale rywale byli szybsi. Dobra piłka, teraz do kolejki. Akcja zatrzymana. Ryzykowna, ale udana interwencja. Czy uda mu się utrzymać przy piłce? Sobolewski. No znakomicie, co teraz? Uderzenie w stronę bramki. No świetnie się zasłania. Kosowski. Biel. No przy takich podaniach ciężko skonstruować składną akcję. Sobolewski. Piłka wciąż w grze. Jest szansa. Niesamowite, pudłuje. Ależ miał znakomite podanie. Nowak. Dawid Nowak. Fatalnie zagrał i będzie out dla rywali. Koniec pierwszej części spotkania. Jest 2-0. W tej walce o prestiż, o dominację, na razie minimalna przewaga jednego z odwiecznych rywali. Tak, ale z drugiej strony jestem przekonany, że po przerwie zobaczymy innych rywali. Będą chcieli im skoczyć do gardła. Nowak. Ładne podanie. Nowak. Niebezpieczeństwo zażegnane. Znakomity przechwyt. Ryzykownie, ale udanie. Biel. Ładne podanie. Znakomicie w pole karne. Zablokował to środkowanie. Szansa! To może być bramka. Ależ popis umiejętności. Bramkarz będzie mu wdzięczny. Podanie. Stracili, ale odzyskali piłkę. Ładna seria podań, brawo. Za chwilę wznowienie przy linii bocznej, rzutem z autu. Szykuje nam się zmiana. Pięknie podał. Czy to wykorzysta? Oddaje strzał. A jaka bramka! I mamy kolejną zawinioną przez niego bramkę. Kolejną zupełnie nieoczekiwaną sytuację. Chyba skończy się na 0-8 albo lepiej. Stracili piłkę po tym nieudanym zagraniu. No, zupełnie jakby byli na treningu, podają piłkę między sobą. Świetnie, teraz szarżuje na bramkę, ale pytanie, czy dostanie piłkę? Dobrze, wzdłuż linii bocznej. Dobra interwencja bramkarza, ale piłka dalej w grze. Czas najwyższy. To jego pierwsza obrona w tym meczu.
udało mu się ładnie podać. Kamil Kozowski teraz. Powoli, z rozmysłem, ale precyzyjnie. Czekają, aż nadarzy się szansa do strzału. No, pokazał teraz, że jest ostoją linii obronnej swojego zespołu. Brawa za to wybicie. Ależ groźnie to wygląda. Nie wiem, jak poważna jest ta kontuzja, ale na pewno w dzisiejszym meczu już nie zagra. W obu drużynach pojawią się za chwilę na boisku nowe twarze. Kosowski. Są koledzy na wolnych pozycjach. Zdecydowane wybicie obrońcy, no i koledzy z drużyny oraz bramkarz są mu wdzięczni. Teraz Marcin Żewłakow. Teraz Kosowski. Nowak. Dobre rozegranie. Strzela! Bramkarz nie miał zbyt wielu okazji do interwencji. Był na tyle bezrobotny, że mógłby się zgłosić do pośredniaka. No jestem zdziwiony tym, że tak wysoko prowadząc, trener zdecydował się na wprowadzenie kolejnego napastnika. Może chce zmieść z powierzchni przeciwnika. I Marcin Żeba. No, ślizgiem próbuje odebrać piłkę. Dobrze. No, strzela! Sędzia zakończył mecz. Zawodnicy kierują się do szatni. Nie dość, że pokonali odwiecznego rywala, to jeszcze tak efektownie. Słodka zemsta. Będą dzisiaj to długo świętować. Do usłyszenia mówią Dariusz Szpakowski i Włodzimierz Szaranowicz.